No, kolejny trening, kolejny z niewielu. Lecimy przetestować nowy sprzęt. Tymek, dawaj tutaj w lewo, czy w prawo? Tutaj. Lecimy na górki. W naszym lesie Gałków mamy taki masyw. Zielona Góra się nazywa. Kilka wzniesień, a naokoło nic, tylko las, tak? Więc mamy taki teren, gdzie można poćwiczyć podbiegi, zbiegi. Na rowerze też jest okazja trochę poćwiczyć. Myślę, że głównie to rowerzyści znają ten teren. Mało kto tam chodzi. No i najlepsze to jest, że zbieramy się na rower, a Tymek mówi: a ty będziesz jechać na rowerze? Ty masz biegać. No i dobrze pomyślał, że rower mi niewiele da na tym poziomie wytrenowania. Więc lecę. A Tymek będzie testować swój nowy sprzęcik. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No, do zobaczenia. Do następnego materiału już właśnie z górek naszych. Na razie. No, mamy za sobą rozgrzewkę na mniejszych górkach, a teraz jesteśmy na tych najciekawszych, gdzie można fajnie potrenować. A tu nie podjedzie. Dla niego to nowość, na mniejszych górkach jeździł. Tu możesz bokiem, chociaż nie wiem, czy ta ścieżka chyba omija, tak. Dawaj, dawaj. A czemu oni tam kopią dole? Może mniej hopkę. Dobra, lecimy na górę. Czuję, że dzisiaj będzie więcej zjazdów. No to dobrze, dzisiaj miałem taką nadzieję. No dobrze. No dobra, to lecimy, zaraz wam tu pokażemy, jakie mamy przewyższenia. Jakby tak zrobić pętelkę kilometrową z 20 razy, to by się trochę tych podbiegów uzbierało. Ja mam tutaj taką traskę swoją krosową, podobne górki. Mam tutaj z 6 razy na trasie takiej 5-kilometrowej. No można się zajechać. O, tam też coś takiego. O, tu są właśnie takie krótkie odcinki, gdzie prawie nie ma po płaskim. Jest albo zbieg, albo podbieg. I na końcu każdego odcinka z jednej strony zazwyczaj jest kawałek w miarę po płaskim i się wbiega w kolejną ścieżkę. No i w takim obszarze, nawet nie za dużym, takich górek jest kilka, więc fajnie trening można zrobić. Nogi raczej nie odpoczywają, prawie nie ma kiedy złapać luz. No na zbiegach, tak? Jak ktoś jeszcze umie zbiegać, to można złapać trochę luzu. No właśnie. Dobra, lecimy. Cały czas kręcisz, 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 kręcisz. Dajesz, 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 dajesz. Dajesz cały czas, już prawie końcowa. Idziesz jeszcze, jeszcze, jeszcze do szczytu. A bo nie możesz od razu zjechać, odpocząć sobie trochę na zjeździe. Dawaj, 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 dawaj. Końcowa. O i kontrolujesz zjazd, ale jest w miarę łagodny. Jedziesz. Odpoczywasz, już nie kręcisz.
kręcisz, kręcisz. Dawaj, 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 dawaj. I ci lekko. Poczułem, że jest pod łańcuchem. O, kamień. Ale tu będzie taki kamień. Na kolejnym zjeździe. Na tym? Tu nie ma żadnego kamienia. Będzie zaraz. Tu już zaraz wystaje. A później jest drugi. Więc raczej z prawej strony. Nie! On zjada. Przez wieczką zjechałeś. Na podobnym. Jedziesz, siedzisz, odchylasz się lekko do tyłu. Nie. Jedziesz. Jakby nie było tych kamieni. Kibice na ciebie patrzą. Nie. A na hamulcu? Też. No i dawaj. Nogi na pedały, puszczasz i lekko hamujesz. Nie. Dawaj. Dasz radę. O tak. Tak, i pedały równo. Jedziesz. Puszczasz. Nie, jeszcze nie. I lecisz. No i zadał radę. Przerzuta. Już nie ma takich. No, taka jedna z ciekawszych górek. Górek. Fajnych wzniesień. Jedzie trenować. No, jak widzieliście, dał radę sobie z zjazdem. Później jechał tam za mną i coś gadał do siebie. Mówię, kurka, pewnie gada na mnie coś. Do siebie, narzeka. Ale się później pytałem, jak tam, trudna górka, trudny zjazd, on mówi, nie, jak się puściło, to było już prosto. No dobra, jesteśmy na następnej ścieżce obok. Nie wiem, może i kupa. Dobra, taka moja jedna z ulubieńszych trasek, bo pełno takich fajnych pagórków. Co chwilę jakiś zbieg, podbieg taki króciutki, z dwa takie większe. Fajnie się biega. Zobaczmy, co tutaj mamy dzisiaj. Fajnie tu jest, bo tu prawie nikogo nie ma. Rzadko się zdarza, żeby kogoś tu spotkać. Choduję przez ponad 2 lata, to spotkałem 2 rowerzystów, jedną grupę piłkarską, piłkarzy, a tak to nikogo nie ma. Chociaż wiem, że rowerzyści są, bo robią sobie hopki. No i zwierzęta przebiegają co chwilę te ścieżki. No jest fajnie. No lecimy, mamy tutaj prosty teren. Dawaj, dawaj, dawaj. No i będzie jeszcze tu jeden zjazd. A to sobie zawsze kombinuję pętelki takie, żeby z każdej strony sobie zaliczyć te odcinki. Niestety już zauważyłem, że jak mi się ostatnio lepiej biega, to już się podpalam i biegam trochę za mocno. A tu jak mówię, nie ma kiedy złapać luzu. To się można szybko zagotować. Dawaj, dawaj, dawaj! Stary cię wyprzedził. Nie.
No dobra. Na dziś myślę, że wystarczy. Połowę trasy przejechaliśmy. Następnym razem druga połowa. Już się umówiliśmy na to, że będzie mnie wspierać na sprawdzianie na trasie. No i tu jest jeszcze takie fajny obszar. Jest trochę wzniesień. Taka część, po której leci trasa zawodów Justynów Janówka. Ale też to nie wszystkie, bo tu jeszcze jest taki obszar też mało uczęszczany, gdzie podobne są długie podbiegi, takie spokojne, ale długie. O, proszę. Dzisiaj to odkryliśmy, że nie sprawdziliśmy siodełka i w trakcie dzisiejszej jazdy się na tyle poluzowało, że już można sobie kręcić pupą na wszystkie strony i siodełko poddaje się. No, nie do końca bezpieczne, co nie? Jakby tak wyskoczyło siodełko. No dobra, którędy wracamy? Prostą jakąś trasą? Odpoczywamy sobie już? No, możemy prosto. No, na dziś wystarczy, nie ma co się tak napalać na wszystko, co tu w okolicy, ale fajne tereny, jak ktoś dużo biega, długie odcinki, to można sobie fajnie rozmaicić trening. Nie ma monotonii. No, czołem.